Witajcie w kolejnym reading vlogu, który zaczynamy od jakże cudownej książki, po prostu przecudownej, bo to Ilona Andrews, dokładnie jej Pożoga, czyli trzeci tom serii o Nevadzie Baylor. I Boże Święty, dopiero zaczęłam, zaczęłam w sumie w autobusie, przeczytałam no tyle, ciężko mi, poczekajcie, no... No 200 stron i Boże, ja kocham Ilonę Andrews i wiecie, ja mogłam jej książki czytać non stop, ale chcę sobie dawkować, ja to chcę skończyć i nie chcę tego kończyć i potrzebuję czegoś następnego i po prostu totalnie, totalnie uwielbiam Ilonę Andrews na zawsze w moim sercu. Fakt, że Kate Daniels jest numerem jeden, ale generalnie ten cykl Ukryte Dziedzictwo jest mega, mega, mega i tak naprawdę ten cykl tu jest zrobiony jako trylogia po prostu o Nevadzie Baylor, ale samo Ukryte Dziedzictwo ma, jak dobrze pamiętam, 6 tomów. I w ogóle odnośnie Kate Daniels, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że są 2 tomy więcej Kate Daniels. Nie wiem czy są kolejne w planach, ale dzisiaj tak sobie siedziałam, przeglądałam właśnie gdzieś tam info o książkach Ilony Andrews, weszłam na jej stronę i patrzę, mówię, coś mi nie gra w tej Kate Daniels. Mówię, jak to tom 11, 12? Mówię, przecież chwila, polskie wydanie skończyło się na Magia Triumfuje, a tam jest dalej jakieś Magic Tides i Magic Claims. Ja mówię, coś mi tu nie gra. I są kolejne tomy. Są kolejne tomy przygód Kate Daniels i mojego ukochanego Karana, więc wrzuciłam do koszyka na Amazonie. Proste i logiczne. Nie wiem, czy będą w Polsce. Może Fabryka Słów jednak pokusi się o wydanie ich dalej, skoro tak idziemy z Iloną Andrews, ale nie wiem. Póki co mam wrzucone w koszyku na Amazonie, ale mam tam jeszcze wrzuconych więcej rzeczy, a nie mam tyle pieniędzy, ile bym potrzebowała, żeby kupować tyle książek, ile potrzebuję i chcę. Ale w każdym razie to jest pierwsza książka w tym reading vlogu i ja już jestem zachwycona, ale no na pewno powiem wam o niej coś więcej, jak już skończę ją czytać. A do poduszki, nie nefrusia, o Ilunusia idzie, zaczynam je sobie czytać Dawną medycynę Jurgena Thorwalda, mam nadzieję, że będzie fajnie, chciałam ją jakiś czas temu kupić, ale trafiła się w biblio, więc myślę, że póki co przeczytamy tak i zobaczymy, czy będzie warta kupienia, ale wydaje mi się, że tak. Prawda, rybko? Dzieciaki, już się zbliża pora spanka. Pół rozpanka się zbliża, tak? Dzieci będą spać. Moja myszka. A, jeszcze Lun tam idzie. Witajcie kochani, mamy piątek i witam was w update'cie czytelniczym. No i tak jak już zaczęłam wcześniej, skończyłam tą Pożogę i Boże, jestem zachwycona, ale myślę, że to nikogo nie dziwi, bo ja generalnie kocham książki Ilony Andrews i zawsze jestem nimi zachwycona i zawsze sięgam po nie w ciemno i wiem, że będę się doskonale bawić, więc mamy tutaj ogrom akcji, ogrom emocji, tutaj co chwilę po prostu coś się dzieje, są świetni bohaterowie, super po prostu, no wszystko, w tej książce jest naprawdę wszystko super i mimo tego, że Kate Daniels jest dalej u mnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o twórczość Ilony Andrews, to naprawdę seria o Nevadzie Baylor też jest super, Boże, po prostu super będzie dzisiaj chyba jakimś głównym takim słowem, ale naprawdę, urban fantasy w Polsce nie jest jakoś super rozpowszechnione, co mnie niestety smuci, bo ja uwielbiam ten gatunek. Synu, mam cię na buzi.
Tak, synku. Wszędzie mam twoje futro. Natomiast cieszę się, że chociaż pojawia się trochę z tego i cieszę się, że chociażby jest to Ilona Andrews, która po prostu jest klasą samą w sobie, więc naprawdę serdecznie wam polecam całą, po prostu całą jej twórczość, bo no to jest mistrzostwo świata, tak jak już powiedziałam. I przeczytałam, słuchajcie, mamy piątek, przeczytałam 4 książki, więc jeszcze trochę przede mną, bo mamy weekend, a sobota ma być bardzo deszczowa, więc i będzie idealny czas, żeby tak naprawdę zaszyć się w domu z herbatą i z książkami. Ale przeczytałam 4 książki, jedną w e-booku i może zacznę od tej w e-booku. Do zakochania jeden urok. Nie wiem, co mnie wzięło. Ja lubię motyw czarownic, ale tutaj nie byłam przekonana, jak to będzie. I to jest niby taka fantastyka trochę, niby taki romans, ale chwilami ta książka mi się wydawała po prostu dosyć infantylna. Fakt, przeczytałam całą, bo była taka... To było takie lekkie czytadło dla odmóżdżenia totalnie. Nie było tam jakby nic takiego, wiecie, bardziej skomplikowanego. Jasne, tam jest jakiś sekret przeszłości, powiedzmy... Bardzo nad wyraz walka dobra ze złem, ale ani mnie to ziębi, ani mnie to grzeje. Fajny motyw, bo mamy rodzinę czarownic, gdzie kobiety władają siłą, mamy, wiecie, ciotki, kuzynki, siostry i tak dalej, i tak dalej. Więc fajny klimat, bo ja lubię takie motywy. Gdzieś pojawia się motyw jakiejś tam klątwy, główna bohaterka w ogóle, mimo że jest czarownicą, to od dawna się wyrzekła magii, że ona nie będzie mieć z tym nic wspólnego, no ale ciężko, żeby, skoro wychodzisz z takiej rodziny. No i wyczarowuje sobie w pewnym momencie dla żartów idealnego chłopaka, no i ten idealny chłopak się pojawia i staje na jej drodze. No ale dochodzi do tego potem motyw klątwy, domu, w którym on zamieszkał. No taki trochę miszmasz, łatwo, prosto i przyjemnie, dosyć schematycznie i przewidywalnie. Ale tak dla odmóżdżenia, na taki jesienny wieczór właściwie, czemu nie? Tak jakoś w sumie można, natomiast jakby jeśli chodzi o czarownicę, to dla mnie zawsze numerem jeden będzie książka, właściwie seria od Anne Rice, Dzieje czarownic z rodu Mayfair. To jest po prostu sztosik, jak nie czytaliście, to mega polecam. Kolejną książką, którą już widzieliście, że czytałam, była Dawna medycyna Jurgena Thorwalda, natomiast jest to książka, do której na pewno kiedyś wrócę, być może faktycznie ją sobie zakupię, bo ta książka jest po prostu przesycona faktami, informacjami, ciekawostkami, wiedzą i nie sposób to wszystko przyswoić na raz podczas po prostu takiego jednego posiedzenia, jednego czytania. Czyta się to dobrze, czyta się to w miarę szybko, ale tak jak mówię, tutaj nie ma w ogóle... że tak powiem, nic zbędnego. Tutaj nie ma żadnego zbędnego tekstu. Tutaj jest ogrom informacji, fajnych informacji, bo ja lubię tematykę jakby takiej dawnej właśnie medycyny. Najbardziej Egiptu, ale mamy tutaj właśnie też Babilonię, Chiny, Meksyk, Peru, Indie, więc naprawdę ciekawie pokazuje to na przykład, wiecie, różne podłoże. Na przykład, nie wiem, podłoże, skąd się wzięła akupunktura, w ogóle jak kiedyś ludzie pojmowali choroby, jakieś takie różne dolegliwości, jak je leczono. Więc dla mnie tematyka genialna, natomiast tak jak mówię, tutaj po prostu jest no stricte tekst, tekst, tekst. Trochę jakby czytała taką konkretną publikację naukową, że tutaj nie ma czasu na myślenie o niebieskich migdałach, tylko mamy same dobre, najważniejsze informacje, bez zbędnego owijania w bawełnę, upiększania czegoś. Nie, po prostu lecimy fakt za faktem, więc dla niektórych to może być, wydaje mi się, trudne, ciężkie w odbiorze, jak ktoś nie jest przygotowany po prostu na taki zasyp nagły informacji. No ale tak jak mówię, jest to książka, którą pewnie kiedyś przeczytam ponownie, a może i nawet dwukrotnie, bo wiedza jest super, lubię mieć takie ciekawostki gdzieś tam w głowie, natomiast nie sposób na raz to przetrawić, że tak powiem. I mamy jeszcze jedną książkę. Ale mamy totalny miszmasz w tym podsumowaniu. Kwanty zrobiły mój dzień, premiera, jak dobrze pamiętam, 27 września. Prosty przewodnik po naturze wszechświata. I generalnie fizyka kwantowa, mechanika kwantowa, sama fizyka w ogóle, wydaje mi się, że jest jedną z najtrudniejszych dziedzin, jeżeli chodzi o naukę, do zrozumienia i właściwie większość ludzi nie przepada za fizyką, a jak jeszcze słyszy hasło fizyka kwantowa, to w ogóle mówi wyjdź. No i... Ja nie ukrywam, ja nie jestem jakimś tam super ekstra fizykiem i nigdy nie będę, bo uważam, że faktycznie fizyka nie jest najprostszą dziedziną. Ja jednak jestem wierna biologii i genetyce, natomiast nie da się ukryć, że ta fizyka to jest coś, co nas otacza po prostu wszędzie, z każdej strony. No, a kwanty okazały się, wiecie, jakby czymś, co całkowicie fizyką
troszeczkę zaburzyło pewne rzeczy. Synek, zostaw ten aparat. Nie wolno, nie wolno, bo popsujesz coś. I ciężko mi się wydaje było znaleźć książki, które mechanikę kwantową czy fizykę kwantową po prostu prezentowałyby w naprawdę przystępny i w miarę zrozumiały sposób. I jakiś czas temu, nie wiem czy tu, czy na Instagramie, gdzieś wam mówiłam o książce Śniadanie z cząstkami. I to było dosyć ciekawe przedstawienie właśnie zasad panujących w świecie kwantów. No i tutaj jest właściwie podobnie. To jest wstęp do fizyki kwantowej, bo wiadomo, że to wszystko jest bardziej rozległe, bardziej skomplikowane, ale takie podstawy podstaw są zawarte w tej książce i to w bardzo fajny, przyjemny sposób, z lekkim humorem, z lekkim sarkazmem. Gdzieś tam są wtrącenia od autora różnego rodzaju dotyczące jego kariery naukowej. Bardzo przyjemnie się to czyta. Jest to bardzo dobrze uporządkowane, czyli zaczynamy od takich naprawdę, wiecie, jakby najprostszych tematów i idziemy stopniowo coraz dalej, żeby się w to zagłębiać i jakby wiecie, czym są cząstki, jak wygląda ten motyw, potem co to jest kolaps i tak dalej, jakby autor bardzo dobrze to rozwija. Od początku do pewnego etapu, który być może zaciekawi czytelnika na tyle, żeby zgłębiać fizykę kwantową dalej. Nie wiem, czy są tacy wariaci tutaj. Natomiast tutaj uważam, że naprawdę udało mu się to niesamowicie uporządkować. I faktycznie w dosyć przystępny i przyjazny dla odbiorcy sposób to pokazać. Gdzieś kiedyś, wiecie, ktoś powiedział, że jeżeli czegoś nie umiesz wytłumaczyć sześciolatkowi, to sam tego nie rozumiesz. I myślę, że autor tutaj, nie wiem czy zna tą maksymę, ale troszeczkę się do niej stosował, że na jakichś różnych rysunkach, na kocie zombie i tak dalej, stara się czytelnikowi to te zasady panujące w świecie kwantów wyjaśnić i uważam, że wychodzi mu to naprawdę dobrze. Natomiast tak jak mówię, to są podstawy, ale dobrze zaprezentowane podstawy i uważam, że naprawdę bardzo fajnie się to czytało, ale i tak to robi miszmasz w głowie. Generalnie myślę, że głównym zadaniem mechaniki kwantowej jest zrobienie ludziom w głowie małej sieczki. Tak mi się wydaje. Więc generalnie, jeżeli chcielibyście jednak spróbować się z taką tematyką zapoznać od podstaw, a nie bardzo kumacie co i jak, to polecam naprawdę i tę książkę, i właśnie to Śniadanie z cząstkami, bo to są dwie takie, być może nawet fajnie uzupełniające się pozycje. Mamy cztery książki za sobą. Nie mam pojęcia, co będę czytać dalej, ale ponieważ przede mną jeszcze... uwaga, prawie by spadło. Synu, mówiłam coś na ten temat. Ponieważ mam przed sobą jeszcze dwa dni, bo weekend, no to na pewno jeszcze jakaś książka wpadnie, zwłaszcza też, tak jak mówiłam, sobota się zapowiada deszczowo, ale póki co idę ogarniać mieszkanie, jadę na zakupy, więc trochę niestety domowych obowiązków przede mną, ale potem na pewno jakiś relaksik z książką. Luncia, co tam jest? Co tam jest za oknem? Coś fajnego? Ja właśnie wróciłam, słuchajcie, z zakupu, więc muszę to wszystko wypakować, ale sobie muszę zrobić herbatkę. I nie wiem, czy wiecie, ale Epic Page ma herbaty. I na przykład tutaj macie herbatę Czytelnik. I są jeszcze różne inne. Jest herbata Rainbow z cukrowymi jednorożcami. Jest herbata Zaczytana. I są jeszcze inne, ale w ogóle ilość herbat w tym domu, to zaraz pieprznie. To wypadnie, dobra, to i tak wypadnie. O. Jest jedno powalająca. O, tu jest jeszcze Liquid Lag z Epica. Liquid Lag jest generalnie przepyszna, bo jest taka cytrusowa z mango. I jeszcze jest piąta herbatka w bibliotece. Naprawdę wszystkie są bardzo dobre, więc polecanko na jesień. Natomiast generalnie moja kubkowo-herbaciana obsesja. To znaczy, to nie jest wszystko. Znaczy, z herbat jest wszystko prawie, chociaż tu są jeszcze herbaty i tu na półce są jeszcze herbaty, ale kubków mam więcej. Natomiast myślę, jaką herbatę sobie będę pić. Na pewno będę pić w moim nowym kubeczku, już halloweenowym klimacie, z czarnymi kotami. Luncia, mama ma kubek z tobą. Tylko jeszcze nie wiem, którą. Fajna promka była, to wzięłam. Nie? Fajna promka była, ale nie wiem, czy nie będziemy reklamować. Co? Będziemy reklamować? No. Takie rzeczy na promocji, no.
Witajcie kochani w kolejnym update'cie czytelniczym i witam was z moim kochanym, pięknym, cudownym... A, już nie. Mamo, nie przy ludziach. Z moim pięknym synusiem, kochanym Simbusiem. Nie, nie przy ludziach. Reputacja musi zostać zachowana. Ale ty to nie Lun. Kto z was grzebał w kwiatkach? Dobra, to się wytnie. Albo i nie. Słuchajcie, przychodzę z ostatnim update'em czytelniczym, bo mamy niedzielę. Niedzielę rano, dokładnie jest 9. Ja za chwilę wychodzę na jogę, bo mam na 10, ale przeczytałam wczoraj dwie książki. Znaczy w piątek zaczęłam jedną, a wczoraj skończyłam i zaczęłam drugą i tak mnie wciągnęła, że ją po prostu do końca pochłonęłam, a jeszcze wczoraj sprzątałam mieszkanie, przestawialiśmy meble, bo mnie wzięło na przestawianie mebli, więc trochę się działo, ale tak, pierwszą książką, którą zaczęłam w piątek i skończyłam wczoraj, jest książka Rytuały greckiego autora Dimitrisa Sygalatasa. Mam nadzieję, że to dobrze czytam, zawsze się zastanawiam, czy dobrze. I generalnie jest to książka taka mocno antropologiczna o... bo rytuały, żeby wam się nie kojarzyło, że chodzi tutaj o jakąś magię czy coś w tym stylu. Nie, tu chodzi o takie, jakby wiecie, zwyczaje w różnych tam, nie wiem, powiedzmy plemionach. Takie generalnie, wiecie, jakieś działania, przyzwyczajenia, które nadają troszeczkę sens ludzkiemu istnieniu. Myślę, że każdy z was ma jakieś takie rytuały, które gdzieś tam powiela w ciągu dnia, nie wiem, miesiąca, jakoś dodaje to takiej rutyny i jest takim trochę spoiwem, o czym też autor pisze. Zapewnia, wydaje mi się, też takie jakieś poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Jest czymś, co faktycznie też, no właśnie, jest fajnie, to było tutaj pokazane, spaja ludzi, że ludzie mają potrzebę takich zachowań, tworzenia pewnych wzorców, właśnie odtwarzania tych rytuałów, gdzieś jest to nieodłączną częścią kultury, nie wiem, zgromadzenia chociażby na meczach, jak się to potem wszystkim udziela, tak zwane tutaj uniesienie, bo generalnie rozdziały tutaj dotyczą właśnie różnych potem zjawisk, które są połączone z tymi rytuałami. Jak na przykład właśnie one oddziałują na ludzi, skąd się trochę wzięły, jak to wygląda, dlaczego na przykład, wiecie, gdzieś tam dalej są plemiona, które chodzą po rozżarzonych węglach i po co. Więc książka bardzo ciekawa. Ja generalnie nie jestem jakąś tam fanką antropologii i tej nauki o ludziach, ale to było ciekawe. Naprawdę ciekawe, fajnie było się z tym wszystkim zapoznać. Aczkolwiek mówię, niby nie do końca moja tematyka. Natomiast faktycznie fajnie ułożone, faktycznie jest wiele rzeczy pokazanych, mnóstwo ciekawostek tak naprawdę i taki właśnie aspekt psychologiczny. Dlaczego te rytuały dalej są mocne w naszym życiu i że były tak naprawdę od zarania dziejów, że one są po prostu częścią człowieczeństwa, częścią wielu społeczności. Więc jeżeli lubicie taką tematykę, to na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie. No i mówię, taka po prostu książka dla pogłębienia swojej wiedzy ogólnej, zaspokojenia jakiejś po prostu ciekawości. Natomiast druga książka to jest thriller Klaudii Muniak. Ja chyba czytam do tej pory tylko jedną książkę Klaudii Muniak, ale nie pamiętam tytułu. Co tu się odwala teraz? Dobra, zabawka z czymś innym. Okej. Nie pamiętam tytułu, natomiast ta mnie zaciekawiła. I pamiętam, że w ogóle jak ja czytam tą pierwszą książkę Klaudii Muniak, to było okej, ale też mnie nie wbiło w fotel. No i generalnie tu jest chyba podobnie. Było w porządku, ale też nie wbiło mnie w fotel, natomiast styl pisania autorki sprawił, że ja tą książkę po prostu pochłonęłam. Naprawdę, pochłonęłam w tempie zastraszającym, bo przeczytałam ją w jeden wieczór tak naprawdę. Czytało się to bardzo lekko, szybko, przyjemnie, była wciągająca. Krótkie rozdziały, budowanie napięcia, rozbudzanie ciekawości. Tutaj po prostu stale się gdzieś coś dzieje. Ona jest tak fajnie napisana, że ona cały czas zachęca do tego, żeby odwracać kartkę za kartką, aż po prostu nie skończycie. Więc naprawdę, super jakby styl i fajnie po prostu się to tak, wiecie, czyta i do poduszki, i do herbaty, i do martini, bo ja czytałam do martini, więc naprawdę bardzo, bardzo w porządku książka. Natomiast, tak jak mówię, zakończenie jakoś specjalnie mnie nie wbiło w fotel, nie urzekło mnie wyjątkowo. Nie było to wszystko chyba aż tak zaskakujące, jakbym tego oczekiwała. Natomiast mamy tutaj podzieloną narrację pomiędzy dwie siostry. Jedna, która zaginęła i jest jakby poddawana torturom przez swojego oprawcę. I te tortury są tak opisane konkretnie, ale nie są aż tak makabryczne. Powiedzmy, że tu jest jeden rodzaj tortury tak naprawdę. I tyle. No i jest, powiedzmy, no leje się krew. Nie chcę wam spoilerować, tak? Ale jakby cały czas mamy ten sam schemat tego torturowania.
mamy złoczyńcę, natomiast uważam, że też jego portret psychologiczny nie został tutaj jakoś wybitnie dobrze zarysowany. I jakby geneza jego działań też czegoś mi tutaj zabrakło, wiecie, w tym wyjaśnieniu na koniec, po co, na co i dlaczego. Tutaj czułam lekki po prostu niedosyt. Druga narracja to jest z kolei narracja należąca do siostry porwanej dziewczyny, która próbuje ją odnaleźć i jest po prostu zdesperowana w swoich działaniach i robi wszystko, żeby swoją starszą siostrę znaleźć. Dobrze się to ze sobą przeplata, dobrze się to czyta, natomiast tak jak mówię, zabrakło mi takich pewnych elementów, które by wywarły na mnie taki efekt wow, ale w ogólnym takim rozrachunku było po prostu całkiem w porządku. I więcej książek już wam chyba nie pokażę w tym reading vlogu, bo dzisiaj, tak jak mówię, idę na jogę, potem jadę na pupilowe targi, ale to wam pokażę co nieco z pupilowych targów, bo czuję, że na pupilowych targach wydam dużo pieniędzy na moje koty. Tak, paskudy, mama wydaje na was więcej niż na siebie. I potem jeszcze jadę na jakiś dobry obiadek, więc jeszcze trochę się dzisiaj będzie działo. Jeżeli się zastanawiacie, czy wydałam pół pensji na moje koty, to tak, wydałam, powiedzmy, pół pensji na moje koty. To jest od cioci prezent. Ciocia wydała nie całą, nie pół pensji. Ciocia wydała mniej, bo ciocia was nie kocha. Tak, synku, ciocia was tak nie... To dobrze, tu jest od cioci. Ciociu, możemy rozpakować? Ja będę. No, a te smaczki. Patrz, synek, mamy karmę z dzika. Mamy karmę z dzika i ciocia wam kupiła. Ty, ale bo zagłuszasz nas. Więc nie teraz takie rzeczy, jak tu się rzeczy ważne nagrywają. A tu ciocia wam kupiła mięsne kąski. Mamy mięsne kąski z Wowhawa. Luna, patrz. Jeleń i królik. Spróbujemy królika. Ciocia, daj. Lun! Ale jeleń! Aha, królik. Nie, no królik. No dobra, jeleń. No tu masz jelenia. To poczekaj, to rozpakujemy do końca. Najpierw rozpakujemy wszystko, a potem zobaczymy, czy dzieci jedzą. Tu mama wam kupiła puszeczkę z indyczkiem też taką. I mama wam kupiła mgiełkę do futerka, żebyście ładnie pachniały. Będziemy się czesać z mgiełką. A tu mama wam jeszcze kupiła jedzonko. Patrzcie, takie mama wam jeszcze kupiła jedzonko. Takie mama kupiła jedzonko. I mama kupiła synkowi. Proszę bardzo, dosmaczasz mama kupiła synkowi. Kolejny dosmaczasz mama kupiła synkowi. Co to jest? A, mama kupiła zabawkę dzieciom, taką halloweenową, patrzcie mysie. I patrzcie, i mama kupiła nową pastę do zębów. Ciocia ma smaczki. I patrzcie, co mama wam kupiła. Mama wam kupiła poduchę halloweenową. Taka super poducha na Halloween. Jemy smaczki. Taka poducha. No, drunka na smaczka. Drunka, jak zwykle ją odlicza. Ten czas, kiedy jednak cię kochają. Nie. No już, Ryja, tam musisz włożyć cukiersza. Patrz, jaka poducha fajna, synu. Chodź, Brunkusz. Chodź na smaczka. Dobry królik? A ty masz to samo. Ale on jest pośledzony. To jeleń jest. Masz tego jelenia? Nie, cię z tyłu masz, kochanie. To jest twardsze, to trzeba się pomęczyć trochę. No. Obśliniłaś to już. Patrz, nawet syn dał radę. Jezu, sieroto! O Jezu, jak się trzeba pomęczyć nie z wiem, tym. Czy królika też próbujemy? Nie, nie, nie otwieramy wszystkich naraz. Jeszcze najwyżej dam im i daj im po jednym mięsnym kąsku. Daj mi dla Lunki. Możesz, Muszku, tu masz jeszcze. A poczekaj, bo Lunka jeszcze mieli. Tu masz, tu. Ty masz tu. Tu masz, synu. Jeleń. Tu masz tak jak ty. No, jeleń. Jest tu jelenia. I kończymy tego reading vloga. Kończymy reading vloga. I będziemy się widzieć w następnym reading vlogu. Albo i nie będziemy się widzieć. A dzieci jedzą jelenia. Jeleń je jelenia.